ze szkła. Tu jest, tu jest. Stąd ten lęk, by nie zabić cię słowem. W trójce. Światła jesieni, szydercza i zła. Aż do zimy doczekać tam przyszło. Byłaś dla mnie laleczko ze szkła. Stąd ten lęk, by nie zabić cię myślą. Szanowni Państwo, witamy Was na pokładzie Korony Aszanty. Dzisiejsze spotkanie to rejs z muzyką wiatru i wody, w który zabiorą nas ikony polskiej sceny szantowej. Już za kilka chwil usłyszymy współczesne piosenki żeglarskie, a także tradycyjne ballady morskie oraz indywidualne interpretacje muzyki folkowej. Koncert poprowadzi dla Państwa Justyna Knap-Gieroń. Gorące brawa! Szanowni Państwo, a powitała Was Iwona Dobosz. Proszę o gorące brawa. Tymczasem zapraszam na scenę kapitana naszego statku, pana Bogusława Wybechewicza wraz z małżonką, którzy chcieliby oficjalnie otworzyć dzisiejszy wieczór. Zapraszamy gorącymi brawami. Bardzo serdecznie Państwa witam. Bardzo się cieszę, że udało nam się zgromadzić tutaj tylu wilków morskich, a i myślę, że szczurów lądowych co nieco też. Proszę Państwa, kiedyś mówiono, jak zaczął się ekspres we Włoszczowie zatrzymywać, to powiedziano, że jeszcze tylko troszkę, to we Włoszczowie będzie lotnisko i będzie jeszcze port morski. Lotnisko się spełniło, już jest. Portu morskiego nie mamy, ale za to mam nadzieję, że staniemy się szantową stolicą Polski. Także do portu już blisko. Proszę Państwa, witam serdecznie. Życzę wspaniałej, udanej zabawy i mam nadzieję, że Korona Aszanty we Włoszczowie stanie się tradycją i co roku będziemy mogli się tutaj spotykać. W tak doborowym towarzystwie, przede wszystkim w tak doborowym towarzystwie artystów, wykonawców, którzy tutaj wystąpią. Historia, legenda szant polskich. A jak to mówią, kiedy wieczór zaczniesz w zęzie, rano głowa pękać będzie. Za to zapraszam na wspaniały rejs Korony Aszanty z wszystkich wilków morskich i te szczury lądowe również. Ahoj żeglarze! A to jeszcze na koniec Państwa spytam, jako Państwo żeglarze, wilki morskie, to doskonale wiecie, co to oznacza, jeżeli jacht tak przydzwoni z wielkim hukiem okeje. Że taka była wola kapitana. Chodź, kapitanie. No cóż, Justynko, przejmujesz ster i cała naprzód. Szanowni Państwo, dziękujemy za tak liczne przybycie. Dzisiejsze spotkanie nie mogłoby odbyć się bez udziału naszych sponsorów. Dziękujemy bardzo serdecznie firmom ZPU SA, a także Stolbud Włoszczowa SA za wsparcie. Gorące brawa! Dziękujemy także naszym patronom medialnym, którzy zawsze bardzo ochoczo nas wspierają. Echu Dnia, portalom folk24.pl oraz szanty24.pl, a także telewizji internetowej Włoszczowa oraz Radio Kielce. Gorące brawa! Szanowni Państwo, zanim zaprosimy na scenę pierwszy zespół, mam dla Was kilka informacji. Przede wszystkim zapraszamy do naszej portowej kantyny, która znajduje się przed wejściem. Jest grill, jest też coś dobrego, tak, aby zaszumiało troszeczkę na naszym pokładzie. Chcemy, abyście się Państwo czuli jak na prawdziwym rejsie, na prawdziwym jachcie, czyli swobodnie. Zapraszam także do zakupu koszulek okolicznościowych, takich jak mam na sobie. Pozwolicie Państwo, że pokażę. Yeah.
Przydadzą się one w nie jeden rejs, a dodatkowo powiem, że dochód ze sprzedaży koszulek, a także dzisiejsze wejściówki zasilą konto Fundacji Jesteśmy Blisko, o której na pewno Państwo słyszeliście. Dlatego to połączymy przyjemne z pożytecznym. Zachęcam także do zakupu płyty pana Jerzego Porębskiego. 5 zł od każdej sztuki zostanie przekazane także na rzecz Fundacji Jesteśmy Blisko. Gorące brawa! Szanowni Państwo, przygotowaliśmy również dla Was coś w złotej kuli. Nie będzie złotej rybki, ale będzie bardzo podręczny gadżet dla miłośników piwa i oranżady. Wobec tego zachęcam do zakupu otwieraczy. One również zasilą konto Fundacji Jesteśmy Blisko. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam na początku, chcemy, abyście czuli się swobodnie. Dzisiejsze spotkanie to rejs z muzyką wiatru i wody. Pozwólmy popłynąć, pozwólmy czuć się wspaniale. Niech to spotkanie będzie początkiem wielkich spotkań. I tyle z ogłoszeń informacyjnych. Teraz przedstawię Państwu pierwszych wykonawców. Grupa powstała w 2003 roku. Grają muzykę utrzymaną w klimatach turystyczno-żeglarskich. Podczas swoich występów zawierają publiczność w niezwykły poetycki rejs dźwięków. Jak sami podkreślają, ich muzyka płynie prosto z krainy łagodności. Szanowni Państwo, zaczynamy bardzo kameralnie. Przed Wami zespół FOK, czyli formacja opowieści kameralnych. Proszę o gorące brawa. Nikt z podróżnych na współczucie się nie zdobył.
mnie maniery wśród mody ciągłych zmian. I tak jak dziecko bywam szczery, jak Urwis, Piotruś Pan. Nie wiem, jak trzeba się zachować o każdej porze dnia. I bardzo trudno mnie wychować, lecz ja, to właśnie ja. Prosił nas do zabawy. Byłaś dla mnie laleczką ze szkła. Stąd ten lek, by dotykiem nie zabić. Zielonego nie starczy nam tła na jesienną, pochmurną rozmowę. Byłaś dla mnie laleczką ze szkła. Stąd ten lęk, by nie zabić cię słowem. Wiedziałem już, rzeko, że kocham cię, rzeko, że odtąd pójdę z tobą. O, dobra rzeko, jak Urwis, Piotruś Pan.
szyfrem był. Całe szczęście, że to syn szeptał cicho, kiedy delikatnie szorstką ręką głaskał go. Ale kiedy w morzu był, w samotności matki łzy i modlitwy o szczęśliwy koniec rejsu słyszał każdą noc. Mały chłopiec, co się morza trochę bał. Taki mały był, a może wielkie tak. Czasem nocą, kiedy słyszał jego szum, myślał o tym dnia i los szybuje mu. Może trochę winy w tym był babki, co przed snem o czeluściach morskich na dobrano strotła mu. Może to, że podczas mszy widział smutek ludzi, tych żegnali, którzy z morza nie wrócili nigdy już. Więc się wciąż